Marta Szymik, moim i Państwa gościem jest Leszek Szurman, cieszyński podróżnik, który właśnie wrócił z wyprawy kajakowej. Jak się udała wyprawa? Udała się, można powiedzieć, w 100%, oprócz tego, że na Hel nie dopłynąłem, musiałem się wrócić do Pucka z powrotem. No, wypłynąłem z Broszkowic, z zerowego punktu Wisły. I jaka ta Wisła była? Spokojna czy dała popalić? Wisła jest rzeką dziką. To jest rzeka, która w zasadzie jest jedyną chyba w Europie, która nie jest pławna. Po której nikt nie pływa, nikt nie jeździ, oprócz kajakarzy. Bo tak jest zamulono. Zrobili z niej Naturę 2000. A szkoda, bo rzeka mogła być i przyrodniczo dobrze, ale mogli jakiś ten szlak wodny zrobić, żeby można było choćby łodziami jakimiś większymi pływać. Jakie były założenia, ile kilometrów dziennie pan robił i gdzie się pan zatrzymywał? No, założenie było przepłynąć tę Wisłę, nie? Do tego doszła jeszcze reklama Fundacji Być Razem, prawda, której gadżety rozdawałem napotkanym osobom gdzieś, z którym miałem jakiś taki większy kontakt. Rozdawałem sporo materiałów o Cieszynie, bo miałem jeszcze, rozdawałem o powiecie naszym, bo też ze starostwa dostałem jakieś materiały. Udało się wszystko rozdać? Rozdałem wszystko, praktycznie już w połowie. W Warszawie już rozdawałem resztki, a jeszcze potem na Wocławku coś zostało. No tak do końca. Pani burmistrz Pucka, została mi tylko jedna ulotka z Być Razem. No właśnie, a dodajmy, że Puck to miasto partnerskie Cieszyna i pan tam zawitał. No tak się złożyło, że jak dopłynąłem do końca Wisły, to sobie postanowiłem jeszcze zrealizować dalszą część, czyli spróbować swoich sił na Zatoce Gdańskiej, na Zatoce Puckiej. No jednak jest to inne pływanie na morzu jak na rzece. No ten kajak, który miałem, to raczej jest tratwa ratunkowa na morzu, bo ciężko się tym płynęło na falach. Znaczy fale fajnie znosiło, tylko że bardzo wolno. Czy były jakieś takie niebezpieczne momenty? Były trudne momenty, jak trzeba było nosić ten kajak na wszystkich tych śluzach, bo wody stan niski i tylko chyba na trzech śluzach udało mi się przepłynąć, a resztę śluz, co było, to musiałem wszystko kajak po kolei wszystko nosić, chodzić, ale było fajnie, bo mi nawet samochodem na dachu kajak jechał. Muszę jeszcze zapytać o pogodę. Widzę, że pan opalony, czyli pogoda chyba dopisała, ale nie wiem, czy tak właśnie miało być. No pogoda była jak pogoda, no. Było trochę deszczu, było bardzo sporo takich ulew, co mnie na wodzie złapały, co ani kamery nie zdążyłem, bo nie wyciągałem, bo by nie było filmu, była woda z każdej strony, w trzewie mnie taki deszcz chwycił. No chwyciło mnie sporo rzeczy, no w jednym miejscu mnie nawet chwycił wir, o. To też miałem taką przygodę, dosyć tak, no mogłoby być nieciekawie, bo... Niebezpiecznie, a jak pan sobie poradził? No, pomogli mi wędkarze, bo w pewnym momencie mi kajak stanął i stoł. Ile tych kilometrów pan dziennie tak mniej więcej robił i w sumie? W sumie tego wszystkiego było 1043 kilometry, chyba tak. Wisły 941, reszta to był Bałtyk i Zatoka Pucka. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.